Witam Was w kolejnym filmiku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Przyszła pora na ranking statków Star Wars Galaxy of Heroes. Sam stworzyłem ten ranking, nie inspirowałem się gdzieś tam innymi twórcami Star Wars Galaxy of Heroes. W odnośniku do tego filmiku, w opisie konkretnie, znajdziecie link, gdzie można sobie wejść samodzielnie do tego pliku. Statki są ułożone alfabetycznie, ale wydzieliłem zmiany, które są na żółto i na zielono nowe statki oznaczone. Są troszkę niżej, jakby ktoś potrzebował wyszukiwania, no to w edycji jest znajdź i zamień, można sobie tam wyszukiwać, a pewnie podobnie będzie w innych programach. I tutaj, jeżeli chodzi już o sam ten plik, on jest podzielony na kapitale, które są po lewej stronie, i zwykłe już statki, które są po prawej. I zaczynając od najważniejszych statków, przechodząc po te, można powiedzieć, w tierze pierwszym, drugim, trzecim i na czwartym są najsłabsze statki. Ale to nie znaczy, że te na samym końcu nie warto robić, gdyż w moich filmikach z Grand Areny widzicie, że je używam, a przykładowo Street Fighter jest użyteczny oczywiście z Lewiatanem, prawda? No ale poza nim nie ma za bardzo miejsca i on jest tam, bo jest, a nie, że to jest jakiś statek, który wiele tam zmienia. Czy Jedi Knight, znaczy Jedi Consular Starfighter widzicie u mnie na przykład czasami we flocie Fanalizera, czyli wśród First Order, ale jednak to są statki słabsze i jak już, warto je robić, ale jak się już ma konkretną flotę zrobioną i do reinforce'ów one gdzieś tam wchodzą. No i cóż, trzeba było mówić, co tutaj jest. Zaczniemy może od tieru numer 3. Od tieru numer 3, czyli tych słabszych statków. I tutaj mamy Beastana. Beastan troszkę niżej ułożony, ponieważ no, on teraz jest tylko we flocie Home One użyteczny, w Profundity oczywiście nie, ponieważ Termiteru nie można uzyskiwać, a flota Home One jest teraz jedną z najsłabszych flot, dlatego Beastan po prostu spada. Fury Class Interceptor, jak wiecie dobrze, jest użyteczny z Lewiatanem, ale poza Lewiatanem on nie jest użyteczny za bardzo nigdzie, dlatego tak nisko. No i dopiero warto go robić, jak już flotę, myśli się właśnie o flocie Sithów z Lewiatanem. Potem mamy Hienę. Hiena spadła niżej, ponieważ no, flota separatystów też jest niżej, no ale też trzeba to powiedzieć, Hiena Bomber nie jest użyteczna poza flotą separatystów nigdzie. I podobnie jest z IG-iem 2000, który jest użyteczny generalnie z przede wszystkim Executorem, z innymi flotami już słabiej. Marauder ma dwie floty, Endurance i Negocjatora, ale no powiedzmy sobie szczerze, Endurance dalej jest najsłabszą flotą w grze i tyle. A bez tego Maraudera da się obyć spokojnie, jeżeli chodzi o flotę właśnie flotę Negocjatora. Mark 6, Mark 6 Interceptor jest użyteczny tylko z Lewiatanem, więc dlatego tak nisko. Tak samo TIE Dagger, chociaż oczywiście jest First Orderem, no ale nie łudźmy się, że ktoś będzie robić TIE Daggera do floty First Order, bo on ma swoje miejsce przede wszystkim we flocie Lewiatana. Potem mamy TIE Echelona, który użyteczność ma z First Orderami. Vulture, no to tylko z separatystami, raczej rzadko kto gdziekolwiek indziej go daje. I First Order TIE Fighter, no to oczywiście użyteczność masz tylko z First Orderami. Kiedyś go chyba wyżej dawałem, bo on był ciekawym statkiem, ale no teraz generalnie tylko użyteczność ma w jednej flocie. Przechodzimy do tieru drugiego, czyli już tych statków troszkę mocno, można powiedzieć, gdzie użyteczność mają większą. I tutaj mamy Ghosta i Fantoma, czyli świetne statki Feniksów. No i one często są w różnych reinforcach używane, czy to u Lewiatana, czy Profundity przede wszystkim. U Home One'a też byli użyteczni. Czasami we flocie Negocjatora nawet ludzie wrzucali, bo bardzo dobry reinforce ma przede wszystkim Phantom. I dzięki temu no, te statki są dobre i warto, żeby każdy je miał. Razor Crest, on ma użyteczność u Executora tylko, tak naprawdę, ale specjalnie zwracam na niego uwagę troszkę tutaj wyżej, że jak już macie możliwość i te Proving Grants, żeby robić, no to zbierać ten statek, no bo bez niego flota Executora jest jednak no, za bardzo nie do użytku.
Oczywiście. Chociaż czy pytanie, czy egzekutora, znaczy czy Razor Cresta da się jakoś inaczej zebrać? Czasami były chyba eventy do niego. No nawet właśnie nie ma tej informacji już teraz, jak go za bardzo zdobyć. Też zerknę w grze, bo mam otwartą tak na szybko. Razor Cresta dało się poza Proving Grants jakoś zdobywać. Ships Hunter. A zerknę tylko, bo już nie pamiętam, bo mam statek już od bardzo dawna. Można zbierać. Można zbierać na kilka sposobów. Przede wszystkim widać Fleet Arena Store. Tak, dodali go do Fleet Arena Store, żeby nowsi gracze mogli go zdobywać. Więc wracamy do gry. No i cóż. Egzekutor ważny, ważny kapital, jeden z najważniejszych. Razor Cresta kiedyś zrobić trzeba. No i bez niego flota egzekutora nie istnieje. Bez IG-ka się ono obędzie, bez Handstuffa też się on obędzie, jak ma się pozostałe statki, ale bez Razor Cresta nie. Dlatego go wyciągnąłem tutaj do tego tieru drugiego, wyższego. I tier pierwszy statków bardzo, bardzo użytecznych. I tutaj wrzucony został site, gdyż site tak naprawdę gdziekolwiek się wrzuci, to będzie działał prawie może, bo w Lewiatanie raczej nie i we flocie negocjatora też raczej nie, ale we flocie Imperium przede wszystkim on jest mega użyteczny, chociaż no, wiem, że zbierać go jest trudno. Ale statek bardzo dobry, no i wiadomo, że inkwizycję większość będzie robić, no to przy okazji site by się też przydał, żeby mieć, no i no bez niego też można powiedzieć flota Imperium dużo dość traci, chociaż może nie w każdej, nie w każdych warunkach, ale jednak trzeba to przyznać, że on pomaga w flocie Empire, czy to Chimerze, czy Executrixowi. I przechodzimy do najważniejszych, no i wreszcie Hans tut nie jest sam, dorzuciłem tutaj TIE Defendera, statek, który w każdej flocie w Rainforce może być i będzie świetny, a więc jak już będziecie Ident Versio robić, to przy okazji też pewnie warto będzie jej statek zebrać, gdyż jest naprawdę, naprawdę mocny, Reinforcement ma naprawdę świetny. I przechodzimy do Capitals i tutaj mamy Lewiatana jako tego pierwszego, no specjalnie go buffowali po wyjściu, jakby nie to buffowanie po jego wyjściu, to myślę, że spokojnie byłby na tym samym poziomie co Executor i Profundity. No generalnie pokonać go się tylko da Mirrorem lub Chimerą. Ewentualnie, czy nie, wiem, że niektórzy próbują negocjatorem, czy też egzekutorem i jakoś to się tam da, ale jednak no, zdecydowanie Lewiatana jest wszystkich flot najtrudniej pokonać, chociaż Profundity też nie jest łatwo i to warto też powiedzieć. Chimera wyszła z tieru tutaj niższego wyższy, no ponieważ tych statków dla Imperium całkiem dużo przyszło. Executrix był wyżej wcześniej od Chimery, dlatego że wyszedł wtedy Sight, który ma bardzo dużą synergię z Executrixem, ale potem jak już pojawił się gdzieś tam ten Defender, przede wszystkim Defender. No i najważniejsze to, że jak pojawił się Leviathan, to Chimera była go w stanie pokonać. To spokojnie dałem w tym samym miejscu, co malevolent z negocjatora i Executrixa. No i wiem, że większość z was pewnie będzie Chimerę uważać wyżej niż Executrixa, z tego względu, że głównie się jednak tą flotą gra i w sumie będę się z tym stanie zgodzić. Może za rok, jak będę robił następny filmik, to może wrzucę nawet i tutaj Chimera, bo jest naprawdę dobrym kapitalem, fajne, no i przede wszystkim z innymi statkami ma dużą synergię, no i cóż, Chimera pokona praktycznie wszystko na dzień dzisiejszy. Z egzekutora chyba da się pokonać, ale dość trudna sztuka. Profundity pokona, Lewiatana pokona, Malevo pokona, Negocjatora pokona, Executrixa pokona, Finalizera, Radusa, Endurasa i Home One oczywiście też. Także
jeden z nielicznych kapitali, który pokona wszystko, no bo Profundity ma Profundity Leviatana nie pokona, o, może tak? Egzekutor w sumie no jest w stanie pokonać wszystko, ale z Leviatanem raczej będzie miał ciężko. Ale cóż, może za rok zastanowię się i dam Chimerę wyżej. Cóż, dajcie znać, co wy myślicie i czy ewentualnie jakiś statek dać wyżej lub niżej. I tak jak mówiłem, w odnośniku, w opisie do tego filmiku daję link wam do tego pliczku. I jeżeli macie jakieś pytania co do Star Wars Galaxy of Heroes, to jak zwykle można zadawać je w komentarzach. I jeszcze też w odnośniku, w opisie znajdziecie link do mojego serwera Discord, gdzie dużo przydatnych rzeczy też jest i można troszkę szybciej zadać pytanie i ktoś może ewentualnie odpowiedzieć. I cóż, to tyle. Widzimy się w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes.